Wielki finał InfoShach Masters. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony mistrz Ida Antoni Szustakowski. I mistrz międzynarodowy Piotr Nguyen. Ze mną się już zapewne widzieliście podczas spotkania o trzecie miejsce, a dzisiaj z Piotrem na InfoShachu po raz drugi po milionerach. Wielki finał. Spotkanie pomiędzy Wiktorem Gazikiem a Jegorem Bogdanowem. Zobaczmy, jaką drogę przeszli obydwaj panowie w całym tym turnieju, bo to nie była łatwa ścieżka. Mhm. Rozpoczęliśmy, przede wszystkim to w ogóle nie tylko rozpoczęliśmy z 8 zawodnikami, ale tak naprawdę przez wiele miesięcy rozgrywaliśmy turnieje z cyklu Grand Prix InfoShach, więc dołączajcie do naszego klubu na Czescomie. Tam rozgrywaliśmy właśnie od marca do października po jednym turnieju i 8 najlepszych zawodników zostało zaproszonych do finałów. No i tak jak widzimy tutaj na drabince, system pucharowy i Jegor Bogdanow pokonał na swojej drodze w poniedziałek w pierwszym meczu tak naprawdę z tej serii mistrza FIDE Michała Bartla po Armagedonie, i jak dotychczas to był jedyny Armagedon. W drugiej rundzie musiał pokonać swojego brata Ignata, no i w ten oto sposób awansował do finałów. Tak, natomiast Wiktor w pierwszej rundzie pokonał Kamila Stachowiaka, a potem pokonał Jana Klimkowskiego, a Janek dzisiaj wcześniej o godzinie 17 zwyciężył w meczu o trzecie miejsce. Jakie mamy przewidywania na ten finał? No, jest ankieta aktywna. Zachęcamy do głosowania. Jeszcze możecie zagłosować, ale w tym momencie 74% na Wiktora. Ankiety mamy także na Instagramie i w wielu innych miejscach, więc zawsze możecie głosować. Oczywiście to jest tylko tak dla zabawy. Wyniki ankiety nie są wiążące. Tutaj najlepsze posunięcia będą decydowały. Zwycięzcy ankiet nie mają żadnych bonusów. Chociaż czasami tak jest, że ci, co dostają jakieś głosy na Twitterze czy gdzieś tam, to mają na przykład jakąś dziką kartę czy coś tam. Tak, czasem się tak w takich wydarzeniach tak bywa, ale te głosowania łatwo wtedy oszukać. I tak, zanim jeszcze przejdziemy do zawodników, to chciałbym przypomnieć, że patronem medialnym naszego InfoShach Masters jest serwis esporter.pl, sponsorem nagród dla pierwszych trzech zawodników. Jest firma Wabun i możecie skorzystać z kodu promocyjnego InfoShach, komenda wykrzyknik Wabun, i na zakup produktów z Wabuna będziecie mieli 30% zniżki. A dodatkowo innym jeszcze sponsorem naszych urodzin dzisiejszych jest firma Scudis, czyli producent bluz i koszulek dla firm, klubów sportowych, szkół itd., więc jeżeli macie jakąś grupę znajomych i chcielibyście się odróżniać od reszty społeczeństwa, zachęcamy do zakupu na Scudis. Tak, ja tu jeszcze dodam, że generalnie jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, to oprócz tego, że może właśnie bezinteresownie po prostu zostać albo patronem, albo wspomagać nas na zrzutce, bo działamy tutaj niekomercyjnie, bawimy się, natomiast mamy dość spore potrzeby budżetowe, żeby zakupić nowy sprzęt. Tak naprawdę 100% finansów jest przekazywanych na sprzęt, działania promocyjne. Tutaj stety, niestety nikt z nas nie pobiera pensji, dlatego też oczywiście o tym przypominamy, no bo chcemy, żeby jakieś były nagrody w turniejach, chcemy, żeby to wyglądało jak najlepiej. Moglibyśmy prowadzić to z jakimiś gorszymi mikrofonami i tak dalej, ale to chyba byłby mniejszy fan, więc naprawdę dlatego to jest takie istotne i o tym dlatego tak mówimy. Także zachęcamy do wsparcia. No i cóż, myślę, że możemy przejść do zawodników. Zatem oto oni. Z lewej strony Wiktor, a z prawej Jegor. Zaczniemy od Wiktora. Wiktorze, to już jest wielki finał. Ostatnie starcie. Jak się przed nim czujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Tak, jestem całkiem szczęśliwy, że doszedłem aż do finału. Oczekuję wygraną, bo przynajmniej marzę. Zobaczymy. Dobrze, teraz przejdźmy do Jegora. Jegor, it's already final. How do you feel about reaching it and what are your expectations for today's match?
I'm okay. I hope I can be match. Okej. Dobrze. Zatem możemy już przechodzić do partii, tak mi się wydaje. Przypomnienie, format jest oczywiście też komenda, wykrzyknik format, ale przypomnijmy, najpierw 4 partie tempem 3 plus 2, potem 4 partie tempem 2 plus 1, a na koniec 2 bulety 1 plus 1. Więc mimo to, że teraz to są blice, no to 3 plus 2 to też jest dość szybkie tempo, no i mamy już... I już rozpoczęli. Tak, Gambit Centralny, to jest w sumie... Dość częsty chyba debiut grany przez jego. Tak, zanim jeszcze przejdziemy, to dziękujemy Szachusiowi za donata. Krzysztofa mogliśmy widzieć na komentarzu w spotkania o trzecie miejsce, także wspierajcie go również, zostawcie followka i subskrypcję na jego kanał. W każdym razie, przejdźmy już do partii. Co my tu mamy? Tak, no jakieś właśnie gambitowe zagranie. Ofiara figury. Trudno nawet ocenić, bo za dużo rzeczy wisi, więc tak na szybko nie jestem w stanie powiedzieć. No właśnie, bo wisi i na właśnie, i tak jak narysowałeś, i na C4, i na C3, czy można... no to jest duży problem. Jaki to ruch w ogóle wykonać? Można dać jakiegoś szaka na E2, ale co to daje? Nastąpiło roszada i DC4, to po prostu Wiktor z trzema pionkami więcej na razie wyszedł. Co to jest w ogóle za debiut? No wieża E1 można dać tego szacha, ale to chociażby goniec E6. I tu nie ma problemów. Tak, tak, no... Skoczkiem za bardzo wyskoczyć nie można, to na B2 cały czas problem. Tak jest, no może hetman... Aha, chyba, hetman, że można. Może hetman E2 i bronię na B2. O, właśnie. Co my tu mamy? Tu jednak król E7, wisi na A8. Co to jest za pozycja? Tak jest. No co prawda białym trochę brakuje tutaj jeszcze mocy takiej przerobowej, jakbym to tak nazwał, aby zaatakować tego króla czarnych. Nawet wieży E1 nie ma, bo goniec B4 patrzy na pole E1. Natomiast, no jednak jakość można zabrać i chyba trzeba. Czy B1 może gdzieś tam. Tu przy okazji, żeby gdzieś jakąś presję wywrzeć, ale konia 8 raczej najbardziej naturalny ruch, tak? Nie widzimy za bardzo nic innego sensowniejszego. No tak, tak. No ja bym na pewno biłbym na A8. No ale myśli, tutaj Jegor myśli, no ma jeszcze czas, natomiast ten czas będzie istotny. Tutaj widzimy tempo 3 plus 2. W porównaniu do tego, co jeszcze zobaczymy, to jest dość powolne tempo, ale... Wieża B1, mamy to, o czym mówiłeś. Pytanie, jak bardzo to jest dokładne wtrącenie. No ale co, no trzeba zbić chyba na A8. Tak, i Wiktor gra od ręki, to jest w ogóle dla mnie zaskakujące, że chyba to jest jeszcze jakiś jego wariant. To byłoby niesamowite, gdyby jeszcze to miał w notatkach, ale nie wykluczam. Na to wygląda. No z drugiej strony też chce miał grać. Wieża B4. Wieża G8, co? Co wow. To się dzieje? To musi być przygotowanie. Skoczek D5, a po skoczek B4 to w sumie nie wiem do końca, o co tam chodziło. Zobaczmy zaraz, skoczek B4. Wieża E1 może wtedy, tak, może o to chodziło. Jeszcze do końca nie wiem, o co chodziło, tak do końca. Wtedy mamy tu może król F8. B5, hetman D6, ale już tak, patrzmy, co się tutaj dzieje. Wieża C4, wieża B8 i pionek więcej u Wiktora. Król trochę, ale w sumie lepsza pozycja jego, tak mi się wydaje, intuicyjnie. Tak, tak. Te figury nie wychodzą do gry jeszcze w ogóle. No to prawda, wow. To prawda. Co to się podziało? Co to jest za... Jestem w szoku, naprawdę. Teraz dopiero Wiktor myśli, no ale ma, kurczę, ponad 2 minuty przewagi. Bardzo obiecującą pozycję. Jegor, tylko 38 sekund, to jest bardzo niewiele. Hetman D6, spokojny ruch. D6, 2 skoczki tutaj pod atakiem. W ogóle czy skoczek z C7 może przeżyć? Chyba nie może. Dokąd on zmierza teraz? No nie widzę. Zupełnie nie widzę. I tak nastąpiło. I gdzie tym skoczkiem wejście? Hetman A5 jeszcze można zagrać, ale to jest później... No tak, hetman A5, wieża B6 może wtedy. Jednak skoczek nie wyjdzie. Wieża B6, hetman A7 i wieża B7. Okej. Okay. Tak, bardzo przykład, ale może to jest jedyne, co można zagrać. No ja nie widzę na razie. No. Cały skoczek nie. Oj. No właśnie, jest pionek przewagi i skoczek pod biciem.
No i poszło Hetmana 5. Czy wieża B6 będziemy mieli? Na razie Wiktor myśli. 19 sekund tylko u Jegora, także to może być pierwszy punkt w tym spotkaniu. Pierwsze zwycięstwo. I to w jakim stylu? Po prostu od ręki niemalże. Ale jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Czekamy. Tak, ale z drugiej strony, no jeżeli padnie figura, no to naprawdę szanse jakiekolwiek będą na bardzo, bardzo, bardzo małe. Więc tutaj... Jeszcze pewnie można... Myślił, pewnie. Żeby B7 skoczek A6 wtedy jeszcze. A tu jeszcze skoczek A6 będzie. Tak, tak. Okej. Okay. Teraz bierze B5? No ale to hetman A4 jeszcze jakoś tam żyje. Tak, tutaj cały czas trzymamy tę obronę białymi na skoczka tak, na A6. Pozycja nie byłaby chyba taka tragiczna. Natomiast... Ktoś sugeruje posunięcie hetman D1 z ideą na taką, żeby po wybiciu na D1 nastąpiło bicie i z matem. Ale chyba białe nie muszą zareagować. Mamy wieżę B6 skoczek. A, jeszcze tu jest pole. Wow. Okej. Okay. To jest bardzo skomplikowane. Wieża B7. Wieża B6, ale odciągnięcie. Wow. Teraz nie można bić, bo hetman D8. Przeciążenie no hetmana. Tutaj jednak nie doliczyliśmy. Ja myślałem, że po wieży B6 już ten skoczek zginie, a tam na A8 to jest jedno chyba z najgorszych pól dla skoczka, ale on tam stoi i żyje. No i właśnie, po tym wieża C6 robi się gorąco, naprawdę gorąco, bo ten goniec C8 też wcale nie jest jakiś fantastyczny. Trzeba uważać, jakiś szach może będzie tutaj, na przykład hetman D1. Na przykład, tak, no hetman D1 to byłaby takie łapkarskie zagranie, totalnie. No... Mówimy tutaj hetmana postawić. Piłka w grze. Dokładnie tak. Tu... A może też się to skończy na przykład jakimś remisem, że się wszystko powymienia. Na hetman w ten sposób tutaj Wiktor się zdecydował na takie zagranie. Zupełnie zignorował groźbę przeciwnika. Ale czy teraz może ten skoczek wyjdzie? Goniec E6? A nie, bo nic go nie atakuje. Znaczy jeszcze na H7 wisi pionek. To jest też gdzieś tam istotne, bo jak tam hetman wejdzie, to król będzie bardzo, bardzo ogołocony, więc król może G8, wieża C1 może... No gdzieś tam... Problemy. No ten skoczek na A8 też ma problemy. Tutaj w ogóle raczej bym nie oceniał pozycji w takim sensie lepsza, gorsza, tylko po prostu szanse z obu stron. Bardziej bym po prostu patrzył na te problemy, jakie białe ma problemy. No i czas. Skoczkiem. 15 sekund na 15 sekund. Znowu trzeba grać szybko. Mamy król G8. Wieża C1 automatycznie. Wiktor, mając tak ogromną przewagę czasową i być może na szachownicy, no, natracił tutaj. No właśnie, ale co z tym skoczkiem? Hetman E4, co grozi? Wieża co? Nie, nic nie grozi. Aktywny ruch, może teraz jakieś H3 też trzeba wrzucić. Prędzej czy później, tak no jest. Takie trzeba ruchy wrzucić, żeby użyteczne goniec ruchy... H2, zabrał pionka. Wieża C8. Aj! Ojojoj, ale smutna podstawka. 1-0 dla Jegora. Niesamowite. No, tego się chyba nie spodziewaliśmy. Szczególnie nikt się tego nie spodziewał. Oj, mamy tutaj przyspieszonego smoka, mój debiut, jeden z moich ulubionych. Zapraszam do kupna mojego kursu na Chessable. Teraz możesz coś więcej powiedzieć o tej pozycji, jak tutaj się gra. Tego nie rekomenduję, tego wariantu. Tutaj wiadomo, że czarny powinien gdzieś gońcem na G4 wyjść, ale nie zdążył, więc będzie grał przez F6, bo jednak białe zagrały H3, to też jest jakaś tam strata czasu. Więc tutaj później bicie na E5, skoczek może albo wchodzić na F5, albo na F7. Gońc E6, ciekawy ruch. Tego nie rozważałem, no bo tak naprawdę, no nie wiem, teraz ten goniec na E6 troszkę śmiesznie wygląda. Skoczek z H6, właśnie on powinien gdzieś pójść, albo na F7, albo na F5, no tylko, że teraz za bardzo teraz nie można. Teraz EBF6 grozi z wzięciem figury całej. No może, jeżeli na przykład skoczek F7, F6 i bijemy figurę. Tak, tak, no tak nie można, więc bicie na E5, okej. Okay. I teraz na przykład skoczek F7 i siadamy na punkcie E5, okej, okay, na razie. Jeżeli bijemy, no to czarne uzyskały parę gońców i mają fajne centrum. Tutaj oczywiście białe mają mnóstwo gry, jakiś skoczek na D4 może wejść, może też i na G5. Tak jak narysowałem, skoczek A4, C5. Może po tych czarnych polach uda się coś utrzymać, ale mimo wszystko gdzieś tutaj białym brakuje tego centrum. Koniec D7, co to jest za ruch? W ogóle mi jakoś nie podchodził, ale może.
jednej strony, z drugiej strony, no właśnie, znaczy przede wszystkim ten goniec E6 mi się nie podobał, bo to mi się wydawało jako strata tempa, też tak jak tu widzimy, ale mimo wszystko. No i jeżeli biały postawią skoczka na C5, będzie groziło skoczek E6. Może hetmana 5 trzeba wykonać profilaktyczne. Może, ale wtedy goniec D2 mam minimum. To jest nieprzyjemny ruch, zgadzam się. Tak, jednak hetman nie ma tutaj wystarczająco pól. Chciałoby się szarpnąć C5. Gdyby czarne mogły ruszyć masę pionową, czarne stałyby lepiej. Więc to jest taka trochę gra temp. Dlatego goniec E6 wydaje mi się, że było właśnie słabe, bo... No właśnie, tu trudno jest rozważać strukturę tak generalnie. Tu jest takie granie move by move, jakby to tak powiedzieć. No po prostu albo dojdziemy do C5 i mamy przewagę, albo nie dojdziemy i stoimy bardzo źle. B3 mi się zupełnie nie podoba to posunięcie. Może jeżeli tak, już to skoczek C5 od razu. Czemu by nie? Tak, to mógł być statyczne. Skoczek C5 kreowało groźbę skoczka E6, a tutaj otworzyła się też ta diagonala. Goniec E5 to jest bardzo poważny... C5 i goniec E5 to są bardzo poważne groźby. Jeżeli te gońce czarne się rozegrają, no to jest ogromny problem. Dobrze, no i co? Nastąpił C5. Jednak goniec B2. Czy zbić można? Wydaje się, że... Nie wiem. No. Skoczek F5 wtedy. Goniec B2 i skoczek E7. Aha, ale można i tak odbić. Okej. Okay. To może można. Nastąpiło bicie na E5 po prostu. No dobra, zobaczmy. Skoczek E6 ciekawe i gra po czarnych polach. To jest oczywiście goniec poświęcenie. Może? Król H1 wtedy bijemy. Można i tak. Robi się to wszystko bardzo niejednoznaczne. No znowu bym tutaj tak oceniał jako no po prostu taką niejasną pozycję. Trudno jest coś doliczyć tak. No i też no ciekawie tutaj obaj zawodnicy grają. Mają taki styl dość ostry. Obaj grają dość niekonwencjonalne debiuty. Więc to trzeba zaznaczyć już na samym wstępie, że trudno się właśnie spodziewać, znaczy nie wiadomo do końca czego się spodziewać w tym meczu. Można się oczywiście spodziewać niekonwencjonalnej gry, ale właśnie jakiejś takiej klarownej... Koniecznie, mamy to. Tak, trudno klarownie się wyrazić właśnie na temat tego, jak może taki mecz przebiegać, bo jak widzimy te partie są po prostu szalone i bardzo długo te wymiany ciosów są takie no, niejednoznaczne. To znaczy, wydaje się, że już jedna strona ma ogromną przewagę, a się okazuje, że gdzieś tam przeciwnik coś znajduje, na przykład w poprzedniej partii. I tak jak tutaj, no, te czarne pola wokół króla czarnych bardzo kiepsko wyglądają. Z drugiej strony, no, jest to jednak pionek i też tak na razie tam mata nie ma. Nawet jakby się udało gdzieś tam dać szacha na H8, to jeszcze mata nie ma. Pytanie, czy czarny zdoła jakoś wymienić jakąś wieżę, zrzucić tę wieżę z E6, jak pchnie E5, będzie super. Ale czy to nawet... się uda? Nie widzę. Nie widzę tego na razie. Super. Król F7 to nic nie robi. Wieża F7. U hetman C3 D4 zapewne, ale... Bo skoczek G7. Okej. Okay. Ale nadal to wszystko takie dziwne się wydaje. Nie wisi ta wieża, ale... Na razie tutaj, Wiktor, na pionkę na C6 się zasadził, skoczek G7 tempo, wieża E2 zapewne trzeba zejść, żeby to się dobić. No i tak mamy. Właśnie, ale teraz możemy zagrać E5 co najmniej. E5 hetman bije C6. Ale to tego pionka mogę oddać, to już tam... No ja nie wiem, ja tam lubię pionki. Okej, no bo generalnie wisi na F2 na końcu, ale jeżeli wymienimy hetmany, to nie będę płakał za tymi czarnymi polami na skrzydle królewskim. To myślę, że jest. Skoczek C5 teraz nastąpił. Nie, skoczek E6. Goniec bije G7 grozi zapewne i potem skoczek E6 taki byłby problem. No można zbić tak, chyba. A6 wisi, chociaż ten pionek jest mało istotny, ale zawsze też gdzieś tam podwisa w razie co. No i wyrównany czas. Obaj zawodnicy około 1 minuty. Skoczek. I skoczek H5. Co po skoczek E6? O co chodzi? Skoczek E6 mamy. Wow! Tu. Żeby tutaj. Ja się w takie rzeczy nie bawię. Naprawdę. Niesamowity ruch. No. Tak. Bardzo niesamowity. Wow, wow. O co? Tak. Wieża BF2 teraz trzeba pewnie grać. W sensie to wydaje się, że to najlepsze. W sumie no nie jest to takie jasne. No skoro. Nadal to nie jest... Właśnie, jak to policzyć wszystko? Wieża F2... Hetman F2? Koniec
Had wasza. Albo no bez bił. Końcówce 7. Bije. Wow. 6. Wow, co tu się dzieje? Ej, o. Ci zawodnicy są niesamowici taktycznie. Co wie, że Adwa skoczek D5 i czarne mają jednego pionka można więcej. Zbić na przykład tak, też. Ale wieżówka może być remisowa. D4 w ogóle, wow. To chyba dobry ruch, no bo jednak no to jest bardzo zaawansowany pionek, a ten skoczek z C7 teraz będzie dość wolny. No i chyba tu nieuniknione to, ta promocja, tak mi się wydaje. Mhm. Tak jest, tak jest. No i to chyba będzie 2 do 0, tak mi się wydaje. O, na to się zapowiada. Na to się zapowiada. Skoczek A8 jeszcze to jakiś trik. Chyba D3, koń D6, D2 kończy zabawę na przykład. Tak, no albo ten koń pionek... z G3 to jeszcze jakaś taka... Nie wiem, końcowe uderzenie. No i mamy 2 do 0. 2 do 0, no niesamowite. Niesamowite. Dobrze, zatem lecimy z partią trzecią. Teraz mamy obronę sycylijską i C3. Tak. Wariantowa pina. To jest wariant, który Jegor dość często grywa, z tego co kojarzę. No tak, i tutaj trudno mi powiedzieć, co to jest za wariant do końca. To jest jakiś wariant. Tyle chyba wiem. Tutaj grają szybko, więc chyba to jest teoria cały czas. Ale nie mam pewności stuprocentowej. Tak, no... jego znajduje takie rzadkie warianty, które obiektywnie może nie dają przewagi. No właśnie jakiś, nie wiem, skoczek F7. Aha, to nie wiem w sensie, co to... Czy to przechodzi? Może teraz... Może to jest wariant nadal. Goniec F4, tak, tak, tak. Tutaj to by zupełnie rozwiązało sprawę. Ale czy... No właśnie, krótka roszada. Skoczek E2, też żeby zrobić roszadę. No chyba wydaje mi się, że czarne mają bardzo dobrą pozycję tutaj. Tak, czarne na razie dwa gońce, ten goniec naszej bardzo silny tutaj kontroluje po przekątnej A6, F1, wszystkie kluczowe pola. No i być może prędzej czy później trzeba dopchać do C5 i podważyć tego pionka. Tak jest, tak jest. No szach, no tutaj tak, teraz Wiktor tutaj... Skoczek C3 z powrotem, okej. Można na pewno pójść na powtórzenie. Świetnie stoi Wiktor, natomiast są pewne problemy. No grozi hetman C6 lub też skoczek bije C6. Skoczek D5 nastąpiło, żeby tutaj naciskać na C3. Cały czas nie można tej roszady zrobić, to jest ogromny problem. Ogromna przewaga. Koń D3, teraz żeby zaatakować to jest skoczka z B, gońca z B4 oczywiście. Mhm. Ale minimum koniec D6 można zagrać. Bicie hetman A5, grozi hetman C3, bardzo nieprzyjemne. Trzeba zrobić roszadę, być może, ale to nadal nie jest dobrze. A jak skoczkiem odejdziemy na przykład na F4, to skoczek bije C3 i cały czas duże problemy. Więc to chyba tak. Wygląda na przełamanie powoli. No tak, no tutaj ogromna przewaga teraz czarnych. No król został w centrum. Gdyby białe zrobiły roszadę, też bym uważał, że czarne stoją lepiej. Natomiast nie byłoby to aż takie jasne jak teraz. No król został w centrum. No i postanowił poświęcić. Wisi na D3, wisi na D4. Dwa pionki więcej, tak. No to wygląda. I jeszcze wieża jest, w sensie skoczek jest związany, bo wieża na F1 podwisa, czyli co, hetman F3... Bije na F1, koniec partii. Tak, to jest wygrana pozycja. Technicznie wygrana, tutaj oczywiście Wiktor musi jeszcze troszeczkę pokazać tej techniki, nie zagrać na przykład wieża B8. No tutaj byłby problem, bo goniec patrzy na to pole. Koń E2 i koń A2. Mhm. Tak, to chyba jest dobre. I wieża D8 później może też się przyda. Tak, no to raczej już będzie... Oczekujemy bliskiego końca raczej tej partii, bo to dosyć prosta pozycja. Jakość i pionek przewagi. No, co tu więcej powiedzieć? Ładne zwycięstwo ze strony Wiktora, zapewne, oczywiście. Tak, tutaj jeszcze nie mówmy, że zwycięstwo, bo partia cały czas trwa. Do ostatniego pchnięcia piona. Jakby to... Pieszył z tym biciem, ale może okej. Okay. W sensie raczej jest wszystko pod kontrolą. Tak, tutaj pionek C6 też jest broniony. No i na C6 wisi chwilowo, wieża B6, tu wszystko się trzyma.
A6. Tak, nie od razu nawet. Tylko król F8 teraz nie grajmy. F6, bardzo dobrze. F6. A5, wieża gdzieś odchodzi może. To może na B7 nawet. C4, a jak wieża gdzieś indziej, to skoczek C6. Z drugiej strony skoczek C6 to będzie skoczek związany. Tak, bo może należy wykonać na przykład wieża... wieża B7, skoczek C6, król F8. O. Żeby odejść pod konie 7, a tu się nic nie dzieje, dobra, po prostu wygrywa materiał i skoczek jest złapany. Skoczek C, nabicie jest bicie, także to kończy grę. No i mamy 2-1, więc szykuje się kombak. Tak jest. No i Wiktor Biały mi ostatnia partia przed przerwą, tempo 3+2 cały czas. Tak jest, obrona sycylijska. Tym razem no już nie mój ulubiony przyspieszony smok. Teraz... Jakieś takie boczne warianty. Wiktor już to grywał kilkukrotnie na naszym turnieju. Tam ktoś się właśnie śmiał, że to są jakieś... Tam u Piotra Piesika szczególnie tam mawiano, że to jest wariant wegetariański. Trochę inny debiut, ale łapiecie może jako ideę chodzi, że po prostu zawodnicy nie grają zbyt agresywnie. Sobie przedstawiłem figurki, więc podoba mi się nazwa. Wariant wegetariański. Tak. Tak jest. W meczu z Kamilem Stachowiakiem mieliśmy dokładnie te pozycje kilkukrotnie. Koń C6, D5, koń B4 teraz. Koń C3, wymiana C2, potem jakieś wieża B8, A6, A4 i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na porównaniu do jakiegoś Benoni, to chyba jest to całkiem okej pozycja dla czarnych. Tak, to pewnie jest coś koło równej, ale no jeszcze wiadomo, to jest taka pozycja, że można grać i grać i potem się jedna strona okazuje lepsza raczej. Tak jest, no... Na razie nie było bicia na C2. Pytanie właśnie, czy ta wymiana... Bo teraz może goniec pójść na B1. Ja wiem, że ten goniec nie stoi tam świetnie, ale potem zagramy A3. No skoczek będzie musiał odejść. No i go wyganiamy i powoli wzmacniamy dalej pozycję. Jednak goniec F4, bardzo naturalne również posunięcie. Cały czas na D6 jest trzymany nacisk. Tak, znaczy tu jest sprytny motyw, że jak czarny zagra A6, to wtedy goniec pójdzie na B1. Więc teraz pytanie właśnie, jak czarny ma rozwijać tę grę. I będzie groziło A3 ze złapaniem skoczka całego. Tak, tak. Więc może trzeba zbić na C2. Pewnie zbić tak, prędzej czy później taka wymiana. I może B5 od razu. Aha, tylko że wtedy też trzeba uważać, żeby tam na D6 coś nie padło. Skoczek ale B4 tutaj... może? No, nie wiem, no i tak nastąpiło. Bicie B5. O. Widzisz, nawet zgaduję posunięcia. Jesteś świetnym zgadywaczem, Piotrze. Tylko jak to... Tam chcesz grać. Jak to teraz dokładnie zareagować? To jest takie typowe Benoni, no jednak na E4 teraz trochę podwisa. Trochę mam wrażenie, że gdzieś tutaj Wiktor pograł niemrawo, chyba że jednak właśnie będzie miał to jakieś kombo. No ale wiesz, A1 goniec F5 tam wtedy wejdzie, no nie widzę na razie. Tak, no czekamy na decyzję Wiktora, troszeczkę dłuższy namy zapewne z jego strony, żeby sprawdzić wszystkie warianty. No właśnie, no jak się pozwoliło już zagrać B5, no to już no nie chciałem pozwolić na jakieś B4. No wydaje mi się, że dobrze, o ile właśnie nie ma jakichś konkretów, tak jak mówiłem z tym skoczkiem B5. Przy okazji po skoczek B5 może, znaczy nie, goniec A6 jest głupie, bo mogę zagrać skoczek B1, to cofam swoją niepewność. Tak jest. No i wieża E1 w końcu zagrał. Tak, tutaj B4 minimum jest. No B4 bardzo naturalne, tak trzeba raczej. Minuta prawie przewagi dla Jegora. Co prawda B4 puściło pole C4 i tutaj Wiktor sprytnie będzie grał skoczek D2, skoczek C4. Okej. Tak jest. Teraz pytanie, co czarny ma zrobić? Czarny musi to jakoś ukąsić. Tylko jak? No właśnie. Czy może goniec A6 i C4 ofiara pionka? Coś takiego na przykład goniec A6, skoczek D2, C4, bicie i wieża C8? No jest to do rozważenia w jakiś tam sposób. Koń H5 na przykład. Gdzieś tutaj problemy. Tak, może tak, to jest na pewno jakiś pomysł. Może... Co jeszcze można tutaj? Jakoś tam myślałem od razu jakieś skoczki H5, tylko jeszcze nie wiadomo co. Okej. To jest na pewno ruch, który można było rozważać, bo po wieży 4 mamy... A, na B2 wisi! No to tu się troszeczkę rzeczywiście... No... Tak, no skoczek B1
brzydko mówiąc, trochę śmierdziało, że... Okej, okay, to motywy, nie było aż takie trudne. Że motywy się mogą jakieś pojawić. Tutaj, no właśnie, mówiliśmy, że coś musi być, ale nie patrzyliśmy w tych kategoriach, ale rzeczywiście, no tak, goniec B2 na końcu, ajajaj. Wow, no i właśnie tutaj Kleku napisał, że wieża bije 4. O trzecie miejsce tak. Walkę wygrał Janek Klimkowski. 6-4 wygrał, także bardzo bliskie spotkanie. Mhm. No i tutaj już piątka trzeba. Tak, no tu spora przewaga czarnych, bo te gońce pięknie teraz będą przycinać pozycję. Pionek na B4 wysunięty. No tak, no technicznie może to być już... No nie chcę mówić... Oj, B3 to goniec C3. Chyba, że taka jest idea, żeby jednak oddać jakość, ale no nie, no wątpię tutaj. Tutaj no, myślę, jeszcze że... jakieś może gdzieś te czarne pola, ale to jest wszystko naprawdę grubymi nićmi szyte, też mi się tak wydaje. Tak, raczej oddawanie tej jakości tak dodatkowo to nie było dobre, nawet z praktycznego punktu widzenia. Może jakoś hetman A1 trzeba będzie spróbować i się na goniec H6 nastawić, ale to wszystko... F6, no jednak... Ale okej, okay, no zobaczmy. No czasu się robi coraz mniej. No zobaczmy. Goniec teraz gdzie pójdzie? No nie może iść na D7, bo na D6 wisi. Więc może na D3 albo na C8. No na C8 by się nie chciało iść, ale C8 pójdzie nawet na B7. Okej, okay, D3 jest okej. Okay. C4 mamy minimum, a najwyżej wrócimy na A6, jak bardzo to będzie potrzebne. Tak, A6, B7 tutaj na D5 pewne problemy będą. Tak, zresztą na D3 też stoi nieźle, jak wieża będzie wchodziła na E8, to... Mamy hetman E3, teraz ten goniec zapewne tam, tak jak mówiliśmy, goniec A6. Tak, no teraz pytanie, czy biały coś może kreować po tych czarnych polach, no bo hetman F6, no sprytne, no w sumie nie jest jakoś tak ryzykowne, no bo minimum zawsze jakiegoś szacha na A1 mamy. Tak, A1 potem szach F1 może prędzej czy później nastąpi. Tak, bić na D3 nie można. Bicie na D3, bicie na F4 oczywiście, goniec G5, naturalne, tak, szach. Tak, tutaj król H2. Hetman zaraz tutaj przekonał, także chyba raczej już żadnego mata nie będzie. Hetman C3. Zobaczmy, goniec F6 teraz grozi, więc może jednak do końca się nie złożył, bo teraz to naprawdę jest spora groźba. Tak, jeszcze przy okazji król na D6 wisi. To minimum goniec H6, no to... Hetman C2, co to jest? Okej, okay, najlepszą obroną jest atak, ale Misiona tutaj... E2, król G3. Ale król obronił w bardzo prosty sposób. No i gdzieś te figury czarnych, goniec na D3, hetman na C2 są jakby odcięte w ogóle z gry. A skoczek na F3 broni wszystkiego. Skoczek, najlepszy obrońca króla. Grozi goniec F6, goniec H6. Goniec F6. Hetman D3. A, i tu się wszystko trzyma. I na F3 będzie wymiana i to chyba będzie, to chyba zakończy spotkanie. A właściwie tak, część... Hetman H6, hetman F3, król H4, hetman F2, tam król się nie schowa niestety. To nam można wygrać hetmana. Tak, nawet, i tu, tak. No, po prostu wygrana w grze. Aj, no tutaj jednak udało mu się złapać po tych białych polach. Mhm. Tak, jeszcze goniec A7 nastąpił, goniec bije D5, nie można było zbić na F3 na przykład? Nie można, można było, ale czemu by nie zabrać jeszcze pionka z D5? No teraz no bicie na F3. Okej, okay, w sumie to nie ucieka. Tak, tak, to ucieka. No, w końcu zbił. Aha, no tak, nie, no to... To jest koniec, dobrze, także pierwsza część meczu, pierwszą część meczu mamy za sobą. Teraz chwilka przerwy. Około minutki, znaczy gdzieś tak 3 minutki przerwy na reklamę. Najpierw oczywiście jeszcze zerkniemy, przyjrzymy się partnerom naszego całego cyklu Grand Prix oraz InfoShach Masters. Między innymi dzisiaj gościliśmy Szachusia, wcześniej gościliśmy Kacpra Polaka w naszym studiu, także wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie dziękujemy. Dziękujemy również serwisowi esporter.pl za patronat medialny nad naszym InfoShach Masters. Oraz firmie Wabun za sponsorowanie nagród dla pierwszych 3 zawodników oraz firmie Scudis za sponsorowanie naszego dzisiejszych urodzin InfoShach. No i teraz krótki moment na reklamy. Puścimy 2 spoty, obydwu firm oczywiście.
Okej, tak, że jesteśmy już z powrotem po krótkiej przerwie. Ja dam znać zawodnikom, że zaczynamy. We start another portion. Dobrze, także czekamy na rozpoczęcie. Teraz następują cztery partie tempem. 2 plus 1. No i mamy to. Jegor białymi, E4. Tak jak za każdym razem. No i znowu tak, ten wariant E5. Czy znowu będzie tu jakiś wariant ten gambitowy, który... no właśnie, trudno mi powiedzieć. Znaczy tam generalnie Wiktor dostał na pewno dużą przewagę. Chociaż trudno powiedzieć. Tak, to jest to, dokładnie to samo, co było właśnie w partii pierwszej. Roszada tym razem. Wtedy było E5 chyba. Aha, E5 troszeczkę, no, oczywiście łatwo to mówić sobie, że coś jest podejrzane, jak już się widziało jakąś partię. Ja tych wariantów gambitowych do końca nie rozumiem. No, tutaj jednak trzeba to bardzo dobrze przeanalizować, tak, żeby na razie to jest ofiara dwóch pionków, ale kosztem tych wcelowanych gońców w pozycję Wiktora, skoczek D5 nastąpiło. Mhm. No i czy teraz nastąpiło goniec E7, że tutaj na F6 się obronić? Wszystko jasne. Teraz czy E5, czy nie wiem. Wymiana na F6 raczej nic nie daje. No właśnie, bo tu jednak ile pionków nie ma? Dwóch, no właśnie, no to jest dużo. To jest bardzo dużo, oczywiście. Tutaj Kacper Polok mówi, że jeden pionek to nie jest pionek, a dwa pionki to są dwa pionki. No nie ma takiej czystej rekurencji w związku z tym, aczkolwiek no coś w tym jest. W sensie za jednego pionka często można jakąś tam inicjatywą próbować nadrabiać, za dwa to już naprawdę ta inicjatywa musi być bardzo taka skrystalizowana. Tutaj się obawiam, że no, że nie ma, tak? No, bo co? No, skoczek E7, no chociaż tą parę gońców można wziąć, albo na razie, nie wiem, wieża E1 tak, zagrać. No, teraz bardzo długi namysł. W ogóle bardzo. E5 w końcu. No właśnie, E5. Okej. D6. D6, no. Żeby wymienić... Jeżeli tutaj wszystko się powymienia w centrum, no to czarne zostaną po prostu z dwoma pionkami więcej, tak na to wygląda. Po prostu. Czyż nie? Mhm. No tak. No, białe mają lekką. Wymiana na C6, skoczek D4 grozi, skoczek C6, tak? Ale to jest taka prosta groźba. Tak, ale myślę, że to jest dobra decyzja. Oddać parę gońców, ale teraz, no właśnie, gramy na jakieś tam triki. Ale no. C5 i... Gdzie są te pionki? Gdzie jest rekompensata za nie? Ja nie pionków widzę. Już dawno nie ma. Pionków już dawno nie ma. Ale skoczek F5 mamy przynajmniej... No, to się tak brzydko mówi, że się straszy jajami, ale no... ale co pozostało, no? No przynajmniej ta struktura czarnych jest rozbita, ale tutaj Wiktor dobrze zagrał. No to myślę, że jest wygrana pozycja. Pionek więcej i teraz są dwa silne połączone wolniaki. Uchomił te pionki, ale tutaj kąsa troszeczkę. Tak, na C7, no wieża C6 bardzo naturalne. I teraz... Ale hetman D5 później wejdzie i pionki, oj, jak te pionki zaczną iść, hetman D5 teraz. Tak, i nie można zbić na C7, tak, bo jest hetman D7 bardzo. A, nawet jakby można było, to chyba byśmy się nie przejmowali tak bardzo. Oczywiście, że nie. Jednak hetman D7, okej. No dobrze, ale teraz nie można C4, bo wieża D4, tu żeby... Można, można, oczywiście, że można. Złapałem cię. Okej, okej. Mamy C4. W blicach liczę tylko do dwóch. Nie, ja wiem, ja wiem. Pchamy się do przodu. D3. Wieża bije D3 mnie ciekawiło, czy takie posunięcie istnieje, ale chyba nie. A mogło być. Nie, nie, nie było. Ja pokażę ci, dlaczego nie było. Tak, tak. Bicie na C6 i D2 podejrzę. Tak, tak. No dobrze, dobrze. Ach, musiałem się trochę popisać delikatnie. Nie bardziej dalej policzonym wariantem. W każdym razie 5 sekund u Jegora tylko, a Wiktor ponad minuta, także to powinno być punkt kontaktowy. Tak, tak. No. Można zbić na A2, czy to jest ryzykowne? Można, jak najbardziej. Tak, jeszcze jak. Tak, i teraz miana po linii A. Pytanie, jak z tym królem tam gdzieś na tym G8? Tak, no na G7 się trzeba... schowa. Wiesz, A6 no, chciałem. Schować. A6, to może być nawet lepsze. Hetman C7, dobra. Teraz,
pewne problemy techniczne, znaczy jest ten pionek więcej, ale co, wieża C2 może... No tak się narzuca, żeby tak zagrać. Jakoś usiąść na punkcie F2 by się chciało. Jednak wieża A8 defensywnie i wieża C8. Okej, teraz to powinien być pionek. C3, C2. Wieża z tyłu. Tak. Teraz nie wiem, D2 albo C2. Goniec A3. O, piękna technika. Koniec. Hetman A4 bije na C1, bije. D2, oj, to było przykre. No jest koniec. Jeszcze pewnie parę ruchów z rozpędu wykona Jegor, ale to nie ma sensu. No tak, tutaj to nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby Wiktor nie wygrał. No tu jeszcze F5 coś kąsa, ale to jest takie bardzo, bardzo delikatne. Tak, może gdzieś tam nie najlepsza ta technika jednak obrona. No H4, to już chyba kończy sprawę. No i mamy to. Tak. Także okay, jednak 2 do 2, 2 do 3. Troszeczkę się upijałem, ale... Mhm. No dobrze. Teraz znowu obrona sycylijska. Jaki wariant? Okej, okay, skoczek C6 jeszcze nie wiadomo. No ale jego nie z B5. Nie zagra D4. Więc mamy Rossolimo. Tak, DC, goniec G7, D3. Bez H3 gra w ogóle. Ale można tak grać, okay. Ale poszło. Jednak to przechodzi do znanych. Groźne tak naprawdę, więc w sumie H3 można opóźnić. Ja kiedyś się przyjechałem, bo tak właśnie uznałem, o, ktoś nie zagrał H3, to zagram sobie gońca G4, to wcale nie było takie dobre. Ale to jeszcze było tak dawno temu, że... Że mnie pewnie na świecie nie było. No byłeś, ale uczyłeś się, jak skoczek chodzi. O, tak. Skoczek E4, no i teraz pewna przewaga w centrum, więcej przestrzeni zdobył Wiktor. No i jego pozycja mi bardziej do mnie przemawia. F5, tak, F5 dobry ruch, musimy jakoś rozrywać tę pozycję. Mamy parę gońców, trzeba otwierać. Nawet kosztem jakichś tam osłabień, ale musimy otworzyć. Goniec G7 będzie potworem, chociaż z tym pytanie właśnie z tym gońcem na C8. Co z nim? No on jest ograniczony, bardzo skutecznie. No chcemy zagrać F5, prędzej czy później, ale wtedy ten goniec zupełnie... No właśnie, pionek z C6 tam przeszkadza. Jakby go nie było, albo stał na C7, to goniec B7 pięknie by operował. Taki tutaj, no ale... po przekonnej. Pionki nie mogą chodzić do tyłu. Nie wiem, kto to wymyślił, ale tak jest. Więc B5, okej. Okay. Skoczek B3 wymusza C4 chyba. Myślałem, że F4 goniec F5. To był też jakiś tam ciekawy plan. Ale czy chociaż nie ma czasu? Oczywiście, bo... No teraz na pewno nie ma czasu. Wisi po prostu na C5 i co? Jak hetman obroni, to hetman E8 mamy. Hetman F8 jeszcze tutaj. Tak. Tak, o tym myślałem. No bo bronimy na C5, pilnujemy tutaj pól. Może F4 zagramy. Może C3 F4. Dobry ruch ograniczający. Okej. Okay. Goniec D7. Spokojnie, wieża E8. Ja cały czas o tym F4 myślę. Może nawet H6, G5 tam i F4. F4 tu goniec jechanka. F5. Mhm. Okej, okay, ma to sens. Nie powiem, że nie. E8 bardzo fajnie, jeżeli wejdzie. No bo zobaczmy. Figury białych, wieża na A1, goniec co prawda już na D2, no ale tak bardzo płasko stoją. W ogóle białe na trzech liniach się czołgają. Co no. F4? Czy nie? Tak, czy jeszcze nie? F1 i czy na F4 wygląda naturalnie, ale tutaj Wiktor gra bardzo szybko, także to też jest jakiś atut z jego strony. Koń B6, koń A4. Dobra, mam. Hej, no sprytne, bo teraz po wieży E1 nie boimy się jakichś końcówek. Skoczek na A4, oj, potężna figura. Wieża E8 i pewnie goniec C1 pasywnie, trzeba się obronić. Co ważne, że skoczek za A4 nie tylko patrzy na B2, ale broni C5, więc w ogóle idealne ustawienie. Tak, goniec E6 z atakiem. I goniec na D5 wejdzie. O, i to jest... Tak się gra. Goniec na D5. No i tu... Pozycja czarnych jest bardzo, bardzo dobra. Mhm. No, bardzo. No tutaj właśnie cały czas pytałem się, gdzie ten goniec ma pójść. Tak myślałem o tym F4, goniec F5, ale goniec wszedł na D5, to pozycja jest naprawdę świetna. Tak, chyba żeby chciał może Wiktor C4 zagrać, żeby tego gońca prędzej czy później wygonić, ale to nie jest takie wszystko proste. Tak, no kiedyś pewnie trzeba będzie coś szarpnąć. Tylko gdzie? No te wszystkie pionki... Coraz mniej czasu. Wieża 7. No i mamy C4. No właśnie. No tu może tu troszeczkę... na B2 nie będzie problemu. A, na C6 wisi. Okej. Okay. A, to w ogóle wieża E7 to jeszcze takie...
counterproductive, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. No generalnie, że nawet lepiej na E8 pewnie tak, dostało. Tak, więcej krzywdy zrobiło, bo wtedy jak goniec odchodził, to wtedy końca 6 wstępem było na wieżę. Potem jeszcze na B2 zwisi, więc może na razie jakieś B3. Tak, B3 zagrane. I skoczek C3 i teraz skoczek C6. Zapewne. Oczywiście polka nie jest prosta, bo czarne mają parę gońców, ta para gońców może się rozegrać. To jest spora rekompensata, tak mi się wydaje. Nawet skoczek A2, taki śmieszny ruch, może kiedyś wchodzić w grę. Konia 7, Wiktor bije wszystkie pionki po prostu. Okej, skoczek B5, tak? Teraz. To chyba trzeba, nie widzę innego wyjścia. To nie jednego pionka, ale mam jednego więcej. Ta para gońców daje sporą rekompensatę. Zgadza się. Ale goniec D4 tutaj może być wejść zaraz. No i wchodzi. Mamy to hetman F3. Zawsze może koń C4 będzie oddawał tutaj troszeczkę przestrzeni. Mamy to, tak, hetman E2. Straszna. Z drugiej strony jakoś to na tam B3 się... wisi, hetman C2. Hetman D1. Koniec H6. Okej, okay, tutaj jest łapka, nie można bić na B3, bo hetman E8. 5 sekund, 4. Tak. Czasu coraz mniej. Pionek A po autostradzie powoli do przodu. A5, A6, co dalej? Teraz tutaj na E8 jest kryte, na A6 też jest kryte, trzeba ostrożnie. Skoczek D6, hetman B3, hetman D1 jednak wykonane. Jak to grozi będzie C4, może jakieś bicie na A5 tam gdzieś? No być może, ale też ten król jest słaby strasznie. Jeszcze nie wiem, biały mi bym zagrał może jakieś H4 albo nie wiem, król, nie wiem, coś bym jeszcze poprawił z tym królem, nie wiem w sumie jak, bo to nie jest takie proste. Tak, na razie bardzo manewrowa gra i na kilku sekundach, także to bardzo trudno te wszystkie posunięcia wykonać. Wziął pionka. Pionek leciał, ważny pionek, oj, to już jest... To już wygląda dobrze, hetman D6, dobrze. Jak się wymieni, to pionek A ucieka zapewne. Pionek A, tak. Pionek A. Chociaż ale jeszcze... nie wiem, czy nie lepiej skoczek C8 i skoczek B6. To pewnie od razu wygrywało, ale tu jeszcze jedna sekunda w ogóle. Ale skoczek B5, skoczek C7, skoczek E6 jeszcze. No, to jest technicznie wygrana. Co za posunięcie. No, tak. Figura więcej. Nie ma co się... Pionki gdzieś się wymieniły, ale nie powinny. No nie powinny tutaj... No jeszcze parę oczywiście dokładnych posunięć trzeba wykonać, ale no to nie powinien być problem, żeby wygrać tę pozycję. Coś jeszcze Wiktor troszeczkę musi czasu nabić i tak dalej, żeby poczuć pewność. F3. Troszkę przeciąga to, ale... Najprościej. Tutaj tak, no... Króla teraz aktywizujemy. Król wychodzi do gry, co kończy. Nie wiem, czy to nie było potrzebne, ale... No to ale i tak jest wygrana wszędzie. No ważne, że jeden pionek minimum na desce zostanie, więc tak tutaj... Skoczek D3, teraz król musi tutaj na F5. Tak. Król idzie dookoła. Koniec partii, także mamy 3-3. Chyba, że jeszcze jak na pata będzie grał. No w tym momencie może przez moment tak jeszcze mógł jakiś pat być, więc to było zrozumiałe, że jeszcze tych kilka posunięć dziś grali zawodnicy. No i mamy wyrównanie, 3-3. Kolejna 3 partia do 3. Przed nami. Tak, jest gorąco. Znowu E4, tutaj w tym meczu zawodnicy nie grają jakoś innych debiutów. Znowu wariant Ała Pina. Ostatnio wyszło to fatalnie dla Jegora, naprawdę to było... dostał przegraną pozycję z debiutu niemalże. No tak, tutaj... Teraz to jest jakiś inny wariant, ale tutaj w sumie nie wiem jak to się gra dokładnie. Wiem, że tak ja może. Ja też tutaj sam tak chyba zraz zagrałem, ale to było z 10 lat temu. Tak, hetman G4 to jednak G7 naciska. Chyba kiedyś grał. Być może nawet grałem podobną właśnie pozycję. O, wow, właśnie H5. Mówiłem, widziałem to gdzieś. Okej, ale to wygląda ciekawie. Hetman F4, czy nie można goniec D6? Jakiś hetman G5 jakieś tam. Okej, tu nie można pytanie. Zrushować, to na G7 podbiciem. Tak. No pionek na D4 jest kiepski, z drugiej strony... Właśnie jest taki dookoła gry ciekawej. Może nawet jakaś wieża E5 wiedzie, chociaż nie, to przesada. No może. Na razie Wiktor wymienia figury, bo jeżeli wymieni figury lekkie, no to będzie raczej na jego korzyść. G6, no pewne osłabienia pozycyjne, ale to raczej wymuszone, tak? No tak, bo goniec F6 to skoczek E4 był, no ale teraz właśnie te dziurki po tych czarnych polach jakieś są. Jeszcze czarne nie zroszowały, wieża C1, skoczek E4, no gdzieś tam ciekawa ta pozycja, nie z pewności, ale no nie wiadomo co tu się dzieje. Wieża C1, znaczy na razie rejestruch czarnych,
Właśnie, jak czarne mają kończyć rozwój? Dobre pytanie. Nie znam na nie odpowiedzi. Ale nie muszę na nie również odpowiadać, więc... Tu mamy ten komfort, że możemy powiedzieć, no co teraz zagrać, co teraz zagrać? A oni się muszą męczyć, a czas im upływa. Poniżej jednej minuty właśnie schodzi. No niedobrze taki długi namysł. To się może zemścić potem, bo no tutaj gramy tylko z dodatkiem jednej sekundy. Tak, i wtedy ogromna przewaga będzie u Jegora, który będzie mógł potem na spokojnie sobie pomyśleć i coś znaleźć. Bicie na G5, bicie na C3. Czy to tak. Jakieś wtrącenie hetman F6, czy to jest za dużo? Nie, na BC po prostu i roszada. Dobra, czy jest tu jakiś atak ze strony białych? No trochę brakuje tutaj, no wieża E3 dobry ruch, ale G4 jednak jeszcze za dużo w tym momencie, więc wydaje mi się, że czarny ma to pod kontrolą. Jeszcze tutaj wieża ładnie weszła. Okay, hetman H6, wieża E6 grozi być może, znaczy jeszcze nie, przy hetman... No może grozi. Może grozić, ajajaj, to może niepotrzebnie wpuścił tego hetmana. Hetman E8, co za zarobek. No ale to tak się nie chce grać w szachy. Hetman C7, o jeszcze lepiej, dobra, no, tutaj, żeby po trójce się utrzymać. A po 7C? Po 7C, no. Prawie to samo. Ale tutaj może jakaś wieża G3, tylko właśnie pytanie jak dalej, bo jeżeli w pewnym momencie białe nie będą mogły do czegoś zaatakować, czegoś zabrać, no to te figury będą śmiesznie wyglądały. Ale nadal nie wiem, czy czarne mogą sobie pozwolić jakoś te swoje figury skoordynować lepiej. Ja myślę, że wieża C8 i hetman E7, hetman F8. A, w sumie jest jakiś plan ewentualnie. Jak się uda przestać, to czarne stoją dużo lepiej. Te pionki są bardzo słabe. Tak, to białe muszą teraz coś zrobić. Wieża E6, wow. Mamy, wow. FE? Nie hetman... wiem. Jak hetman bije, to hetman G7. I tutaj? Tak, no to jest... Okej, okay, no może wieża E6, FE wieża E6. Ale myślałem, że wieża D7 mam tak na początku sobie. Myślałem, jak liczyłem ten wariant, ale nie wiem. Ja to... nie widziałem. Do tego ja nie widziałem. To może źle policzył. Może, no, ale to... hetman C3, ojej. Ojej. No ale teraz jakieś minimum remis, minimum, ale może teraz myślę, że Jegor będzie próbował. Tak, myślę, że będzie próbował. Na to wygląda, ale czy jest tu jak próbować? Może wieża E8 taki ruch wykonać? No może, może. Dosyć nieprzyjemne. Trzeba wtedy chyba hetmanem tutaj gdzieś. Tak, no chyba tak, no. I wtedy wieża wróci na D8, no i może coś tam jest, ale na pewno po wieża G6, FG, hetman G6 tutaj tak, będzie remis. No, po prostu remis, więc teraz Jegor myśli, no bo może już sforsować sobie ten remis. Jest wieża E8, hetman B4. Ale tak, hetman B4. Wieża D8 bym chciał, no tutaj zagrać. Bardzo ryzykuje Jegor, no bo jeżeli teraz nie znajdzie jakichś dobrych ruchów... Hapsnął pionka. No właśnie, no to końcówka będzie kiepska. Wieża E7, co to jest za ruch? Ajajaj. Ale znalazł. Hetman BF8, ojojoj. I tutaj, po to ten lufcik dla króla był. Tak, tak, wow. Teraz hetman D6, ale to już jest za mało. Jeszcze F4, i 4-3. No tak, tutaj połakomił się za tego pionka D4. Trzeba było chyba wieża D8 od razu. Zapewne tutaj w tym momencie pochatrzy wieża D8 i pewnie się nic nie dzieje. A teraz tak. W trzy ruchy po prostu przegrał. No i gramy dalej. To jest ostatnia partia części 2+1 i Wiktor Białymi. O i teraz nie mamy obrony sycylijskiej, w końcu mamy Moderna takiego, a teraz Pirca. Czyli... Okej, okay, H4. E5, koń E2, to pewnie jeszcze jakiś wariant mniej więcej. Tak, tak, tak. Ja tak grywałem czarnymi oczywiście ileś razy. Goniec G2, teraz ten skoczek na E5 często wychodzi, tak? No, czy tam jakieś wieży E8. No, skoczek E5. No okay. Tutaj jest taka idea, że czasami białe mają no, w systemie z G3 właśnie grają H3, G4. Tutaj mają już to od razu, więc tak naprawdę, jeżeli czarny czegoś nie szarpnie, to może po prostu stać bez tempa. No i teraz tak wygląda, że nie do końca wiadomo, gdzie tutaj szukać tej gry czarnymi. Aha, a z drugiej strony też nie wiadomo, no okej, okay, bo teraz możemy bić na D4 hetman... Aha, hetman F6 to nie, bo tam później F5 dostaniemy gdzieś tam. Mhm. No ale to samemu grać F5? Tu i F5? Może goniec odejdzie FG, FG. Nie wiadomo. Znaczy bardziej myślałem, że biały odejdzie hetmanem, nie będzie bił na F6. A, okej, okay, ale... w ten sposób, no dobrze. Tak, tak, tak i na odejście hetmana gdzieś tam grozi F5, co to pani gońca. Wieża E8 mamy, co po F5, goniec C4. Okay.
Tak, znaczy na razie F5 gońce 4 jest, ale tak na dłuższą metę obawiam się, że... A nie, jeszcze konie 5 szal, okej. Aha, skoczek E5 jest. Tak, skoczek E5 i się broni. F6. No jest F6. A8 i tak mamy. Wygląda bardzo nieprzyjemnie. Bardzo, bardzo. Wieża F2. Jak tu grać w ogóle? Hetmana na H6 na pewno biały będzie przestawiał, tylko tam oczywiście wieża G8. Się nic nie dzieje, dokładnie. Więc chciałoby się nie mieć pionka na H i tam, jeżeli ktoś oglądał mecz mój z Kamilem Stachowiakiem, walka z bossem, to właśnie takiego mata dałem w pierwszej rundzie. Wieża D1, tutaj problem z pionkiem się robi. Wieża E6, okej, obrona. G5 tu stabilizująca. Hetman tak, B6. G5, H4, goniec H3 gdzieś tam może też wchodzić. B3. Goniec się bardzo kurczy się jego z zakresu ruchu. No i czy ta końcówka nie jest po prostu jakaś bardzo, bardzo dobra? No pytanie, czy H4 goniec H3 też będzie. Można to mi się gdzieś na pionka D może spróbować nawet. Tak, tak. Ewentualnie właśnie H4, no jednak H4 mamy, to co mówiłeś, goniec H3, żeby te wieże wygoniło, no tutaj... Tak, to trzeba uważać, żeby jakichś tam skoczków F3 gdzieś nie było, czy coś tam. Tutaj... Tak, żeby na przykład powiedzmy król G8. Aha, okay, ale teraz to wieża D2, a i skoczek E3 jakiś, to może wieża E2 trzeba na razie spokojnie. Wieża E2, bardzo chętnie. Ajaj, przepraszam. Zbiję tę twoją wieżę i będzie dobrze. No tak, no to powiem, że D2 jest jakiś skoczek E3, troszkę nieprzyjemny. Tak, to trzeba ostrożnie, bicie ma sens. Okej, no i skoczek E3, ale skoczek E3 to wieża E1. O, a teraz goniec H3. Co się dzieje? Czemu nie mogę zagrać goniec H3? Nie kończę partii w ogóle? Myślę, że to jest teraz wygrana. Bo skoczek musi odejść, tak, i wtedy biję. I mam jakoś więcej. No chyba. Dokładnie. Znaczy chyba skoczek 4. Czy to wieża E1, okej, okay, no i jest... Skoczek tak, to jeszcze to trzeba zauważyć, że kontra na wieżę to po prostu kontra na skoczka. I mamy figurę więcej. Skoczek F5, ale wtedy my odjeżdżamy znowu wieżą. taki trochę mamy fakt. I cały czas to związanie mamy bardzo nieprzyjemne. Niesamowita pozycja, doprawdy. Chociaż tu trzeba uważać. W partii nie. Skoczek tak? H4 jeszcze jest. Ja bym zagrał król F2. Okej. Okay. Zagram wieżę C1 i dostanę koń H4 i grozi skoczek F3 nieprzyjemny. No właśnie, tak, zagram no i tak nastąpiło, no i to chyba kończy sprawę. Nie ma jak to się bronić. No tak. Król F2 dokładny, więc tutaj już mi się wydawało, że jest wszystko dobrze, a jeszcze bym mógł podstawić, jeszcze ja bym taką pozycję mógł przegrać. Ale tutaj zawodnicy... Jeszcze ostatnia dokładność. Lepsi. Nie można było tutaj zagrać F, bo pionek jest związany z wieżą. No i wieża D1. Także będzie raczej 4-4, no i ostatnie bulety znowu decydujące. Tak jest. Jeszcze wieża jest teraz, tu nie ma co zbierać. Tak, zbijemy na D6, to jeszcze tam mat będzie w ogóle. Wieża D8 i wieża D6 będzie mat. Tak, to już... A no, może tak, jeszcze nie. Nie ma jeszcze, no w sumie jeszcze trzeba troszkę pouważać. Wieża D7 matuje. I potem bije i wieża H8 mat. Tak, o, to jest ładne. No i mamy 4-4, ostatnie dwie partie. I bulety tempem 1+1. Jak dotychczas w Info Szachmasters mieliśmy tylko raz Armagedon. Było to w pierwszym meczu, no właśnie w poniedziałek. No, czy będzie kolejny Armagedon? No to się jeszcze okaże. Są na to spore szanse. Czekamy na wyzwanie zawodników. Tempo 1+1, dwie ostatnie partie. No i mamy. 4. I co, sycylijska czy E5? No i sycylijska jednak. Lepiej mu służyła, lepiej Wiktorowi sycylijska służyła. Tak, tutaj chyba dostał. Chociaż może nie, chyba w obydwu zrobił po jednym punkcie z dwóch partii. Okej. To jest znowu ten sam wariant, który grali w poprzedniej partii. Goniec bije C6. To chyba już też widzieliśmy, ale to jest jakieś słabe chyba. Tak, znaczy no generalnie no, pewnie właśnie pozycja jest koło równości. Gdzie na dłuższą metę czarnymi powinno się grać prościej, bo jest ten izolowany pionek, ale Jegor lubi grać takie pozycje. On się tam nie przejmuje tym pionkiem, bo w sumie w blicu, czy też tym bardziej w bulecie, nie ma co mówić o takich za bardzo statycznych elementach pozycji. Tutaj liczy się taktyka. Taktyka, aktywność, jest to dużo ważniejsze niż w partii klasycznej. No i Jegor jest takim zawodnikiem. Z drugiej strony Wiktor również. To jest gracz taktyczny. Widzi bardzo dużo, widzi bardzo szybko. Przede wszystkim.
Mhm. Ale dobrze, mamy teraz wieżę B8, B3, trzeba było odejść pionkiem. No i czy teraz bić na C3 nie jest jakieś... No jednak może nie. Nastąpiło troszeczkę inaczej. Teraz pozycja czarnych mi się mniej podoba. No właśnie, troszkę jak skoczek wejdzie na C5. I teraz koń C5 i gdzie hetmanem odchodzimy? W tę stronę, w tę stronę, w to? Trudno powiedzieć. No wiadomo. Hetman D6, goniec okay, K4. No, strony, ten skoczek na C5 ładnie wygląda, to jeszcze nie jest koniec świata. Tak, tutaj nie do końca ma... Może kiedyś E5 jakieś. O, wieża B4, sprytny goniec ruch. G3 kontra na hetmana. Hetmanem, gdzie trzeba odejść? 19 sekund tylko u Wiktora. No, ale właśnie, to właśnie. My tak gadu, pozycja czarnych nie jest zła, natomiast czasowo. Jegor ma tutaj ponad dwa razy tyle. Teraz chwilę się zastanawia. No, myśli. No, z drugiej strony, jeżeli traci pionka z D4 i się hetmany wymienią, no to no właśnie. Goniec E5 zapros- teraz? Oj, ale to... Chyba, że to było zamierzone przez Wiktora, nie wiem. Wieża D1, goniec F6, wieża E1, ale nie, no to raczej nie jest za dobre dla czarnych. Chyba, że mogę zbić na E5, przecież ja biję na E5, co ja gadam? Aha, okej. No skoczek tak, D7, tak. Wow, ale kontra. Czegoś. Tutaj. Hetman F5, atak na skoczka. Właśnie, gdzie ten skoczek? On tak tylko wyskoczył, fajnie to wyglądało, ale... Dokąd zmierzasz, skoczku? Tak. Skoczek C3, widełki! No to tutaj myślę, że... To chyba GG, yo! Tak się zapowiada. Wygląda to skoczek D1, hetman D4, jeszcze... Jeszcze konsa. Tak, bo wieża D8, skoczek F6. Tak, ale skoczek C3, bardzo ładny ruch, bicie to hetman B1 z matem. Bardzo ładnie, Wiktor. No tak. I skoczek E2 grozi teraz. No. Ulala. 3 no sekundy, 2, 1. Coś się zacięło, ale już jest koniec. No i 5-4. Tak. Wiktor z punktem meczowym. Ostatnia partia. Mhm. No i ma kolor biały. Obrona sycylijska. No tak. Czy będzie Armagedon? Jegor musi teraz wygrać kolorem czarnym, żeby doprowadzić do Armagedonu. Każdy inny wynik... No, będzie oznaczał zwycięstwo Wiktora Gazika. No i mamy atak Grand Prix. Tego jeszcze nie mieliśmy. H3 w ogóle. No i H3 mi się bardzo nie podoba. G4, okej. Jak śmiesznie to wygląda, to tak naprawdę trochę oszukał go tu w debiucie, bo przeszliśmy do obrony sycylijskiej, gdzie biały doszedł do G4, nie grając G3. Tak, czyli... Więc to nie jest głupie. Z drugiej strony czarny zagrał B5, nie ruszając wieży na B8. Tam też, no to była taka znana partia Spaskiego, który wygrał białymi. Jeżeli ktoś chciałby się poduczyć tego systemu, to bardzo polecam. Pytanie, czy biały powinien zagrać B3? B3 się narzuca bardzo mocno, ale jednak goniec E3. B3 tutaj... Właśnie goniec E3. To do końca nie wiem, po co ten goniec na E3. Żeby teraz może wieża D1. Gdzieś D4 tutaj, z tej strony będzie próbował. No ale to trochę mi to nie współgra. Hetman powinien iść na H4. H4? Wow, z tej strony. W ogóle. Wydawało mi się, że jak już to wieża D1, goniec C1, to było całkiem niezłe ustawienie. Ta goniec druga B7, właśnie wieża. H5, Wiktor napiera. Mimo, że potrzebuje tylko remisu, to gra o wszystko. HG, skoczek G3, wieża A8. No, pozycja białych moim zdaniem jest lepsza, natomiast... Białych? No, pięć, tak, no... Nie wiem. Bo tutaj czarny nie ma jak przebić po tej linii A, tam się nic nie dzieje. Trochę przewaga czasowa jest, to też... Ale to się powoli zaciera. Wieża C1 teraz, żeby tu wszystko się na pewno trzymało. Koniec H3. To wchodzi w grę. Gdzieś tam, może nie od razu. F5, F6, wow! Tu skoczek, tam skoczek. FG. I teraz goniec tak na E6 wejdzie. Koń C3, no król F8. Skoczka teraz jakoś na G6. G5 w ogóle na mata? Co tu się dzieje? Tak, w ogóle, ojejku, gdyby taki mat stanął na desce, a w ogóle można było... Skoczek G5, tak. Tak, mat, jest mat. Mat na H7, mamy to. Wow. Co za zakończenie. Bijać na tam gdzieś na B2 czy G1 tam odbija. Naprawdę. Wow. Fenomenalny mecz, dobrze. czas przejść do zawodników. Zaczniemy od Jegora. Jegor, this match was just crazy. And at the very end, however, Victor managed to trick you.
What happened? What do you think was the reason he won? In bullet and in 2 minutes and plus, he's more lucky maybe and... Yeah, maybe, because it's just a pure lottery at the time travel. Well, but anyway, it was a really emotional match, and the last game was just also so crazy. Still, thank you for the participation. You showed us pretty good fighting spirit, and you came close to winning the entire tournament. Thanks for the tournament, yes. Okay, so I guess do you want to say anything as a last word or to greet somebody? Congratulations, Fanor. Okay, so thank you very much, and we remain in contact. Okay. Dobrze, zatem Wiktorze, po pierwsze gratulacje, zostałeś zwycięzcą drugiej edycji InfoShach Masters. Cóż to był za mecz? Na początku dwie partie straty, a potem w bulecie niesamowity pościg. No i końcówka, ta ostatnia partia też w ogóle niesamowita. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No tak, po pierwsze na coś się przygotowałem właściwie. Tamte pierwsze trzy rundy, czyli ta City Liska, tam jest zupełnie wygrana. Ta E5 też jest zupełnie wygrana. Jeszcze zagrał słabiej. I ta City Liska tego Alapina, no nie jest to Alapina, ale ta City Liska z C3 tam jest plus 2, a ja zrobiłem 2 z 1, no zupełnie wygrany. Dwie przegrane i jedną wygraną miałem z fantastycznych debiut. No to jest urok trochę też tych szachów przyspieszonych, tak? A w tej pierwszej partii, to mnie bardzo ciekawi, jak daleko się przygotowałeś w tym gambicie? Ja nie wiem, hetman przecież to było, wszystko było, wieża B4 to jest normalne, hetman E1 nie jest najlepszy według komputera, się gra hetman E2 szach, bierze potem król F8, bierze C4, bierze B8 i jest tam minus 1. Ja mam pionka więcej po prostu. No. Tam dalej było wygrane po prostu. Tam po hetman E1 to jest tak koniec przygotowania. No i tam to chyba taki pierwszy moment krytyczny, bo naprawdę wypuściłeś taką pozycję świetną, więc... No tak dwa razy podwaliłem bardzo łatwo, jak wieża C6 w ogóle nie widziałem i tak jest to tam. Ciężko, a go nie za dwa był straszny. Chciałem zagrać G6 i zagrałem H6, nie wiem dlaczego. Mm-hmm. I potem zapomniałem, że ja nie zagrałem G6 i po prostu zagrałem H6, tak zbiłem na A2, na szach na C. Bardzo przykre. No ale potem w bulecie 2 plus 1 naprawdę i 5 z 6, tak? O ile dobrze liczę. Więc jak to się stało, że się przełamałeś? Nie wiem, tam trochę przerwa pomoże. Tam nie patrzę się, czy będą ty na szachy. Myślałem, czy nie zrobić jakiegoś pazurasza, ale stwierdziłem, że chyba nie ma czasu. No i potem też wydaje mi się, że kluczowa była ta jedna partia w tej końcówce, gdzie miałeś pionka przewagi, ale Jegor miał parę gońców, tak? To była bardzo wyrównana pozycja i gdzieś tam na sekundach go oszukałeś. To też kolejny taki moment krytyczny. No cóż, myślę, że cały ten turniej był bardzo wyczerpujący, także nie będziemy się dłużej trzymać. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz za udział i w całym cyklu, no i w tych finałach jeszcze raz ogromne gratulacje, w pełni zasłużone zwycięstwo. Dziękuję. Czy masz jakieś ostatnie słowo, czy chciałbyś kogoś może pozdrowić? Nie, pozdrawiam widzów wszystkich, którzy patrzyli, jak się nie gra w szachy. Jeszcze jakieś pytanie do ciebie. Jeżeli mogę zadać od widza. Ile godzin dzisiaj oglądałeś stream InfoShacha? Ile godzin? Nie dużo. Ja tam tylko na chwileczkę przyszedłem. Livio całą oglądałem. Potem co? Trochę oglądałem. Jak jeszcze oglądałem tych... To jest Klotz był z Anią i wiem. Ten co było jeszcze. A ten teleturniej oglądałem. A jak ci się podobał teleturniej? Jeszcze mecz. Następny jeszcze mecz. Jak ci się teleturniej podobał?
Może być. Piotrek cię nie słyszy, ale pewnie z tej odpowiedzi nie do końca był zadowolony. Spodziewał się pewnie więcej entuzjazmu, ale no, no dobrze. To by było na tyle. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. No i jesteśmy w kontakcie. Na razie, cześć. Nie słyszałeś, Piotrze? Tak, niestety, niestety nie słyszałem. Musimy kiedyś może sobie rozbudować właśnie to studio. Zresztą tutaj dałoby się to zrobić, ale już też nie chcemy też zamęczać komputerów zbyt dużą ilością połączeń. No więc możesz mi powiedzieć, co powiedział. Wiktor powiedział, że może być. Okej, okay. No to... Nie było to zbyt rozlewna ani wyczerpująca odpowiedź, ale myślę, że aprobatę jakąś od Wiktora uzyskałeś swoją postawą. Okej, okay. Generalnie widzowie mogą napisać może na czacie, jaki punkt programu dzisiejszego im się najbardziej podobał. Czy to wielki finał, który w sumie właśnie jest praktycznie na końcu, tym takim kulminacyjnym punktem dzisiejszego dnia, czy też może jakieś właśnie inne gierki właśnie z widzami, czy też granie w klota, czy no, tych rzeczy było bardzo dużo. Jeżeli śledziliście dzień, to sami wiecie, więc piszcie na czacie, co wam się najbardziej podobało, czego chcecie zobaczyć więcej, więc piszcie. Dziękujemy za wszystkie pozytywne komentarze i ogólnie cieszymy się, że to się wszystko dobrze przyjęło i jeżeli chcecie więcej, no to oczywiście zachęcamy do wsparcia i pośredniego, i bezpośredniego. Tak. Przypominam, że cały czas prowadzimy zrzutkę, więc o ile dzisiaj mamy urodziny i nie trzeba przychodzić z prezentem, to jednak zawsze można nas wesprzeć. Chcemy zakupić różne rzeczy. Jakie dokładnie, to możecie zobaczyć na zrzutce, co my tam chcemy nakupić. Jak widzieliście dzisiaj, mamy bardzo dużo streamerów i streamerek, więc no, chcielibyśmy, aby wszyscy mieli taką lepszą jakość kamerek, mikrofonów i mamy też wiele innych pomysłów na rozbudowanie strony, a my działamy niekomercyjnie, więc w ogóle my jako my robimy to wszystko zupełnie za darmo dla zabawy. Do której będzie trwał stream? Myślę, że na pewno jeszcze trochę, z godzinę na pewno, a może i dłużej. Dopóki będą chęci, będą widzowie, to myślę, że możemy jeszcze troszeczkę się tutaj pomęczyć jest złym słowem, bo jest bardzo negatywnie nacechowanym. Ale tak, ogólnie myślę, pobyć że... z wami, poświętować urodziny, no, to może lepiej. Tak, po prostu to jest ten moment tutaj, możecie porozmawiać ze mną, z Antonim, właśnie o infoszachu, o szachach, o wszystkim tak naprawdę. No, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy właśnie chcecie pograć coś i tak dalej, myślę, że to... zrobimy sobie króciutką przerwę i mniej więcej minutka, dwie i za chwilkę do was wrócimy. A wy w tym czasie tak. Wymyślicie, co chcielibyście dokładnie robić, czy jakieś pytania, czy po prostu zarzucić temat na dyskusję. Tak, tak. Jeżeli będziecie chcieli pograć czy coś, to też pewnie będzie to do zrobienia. I pewnie wylosujemy być może, tutaj też zapowiem, bo cały cykl turniejów Grand Prix Infoszach dla tych, którzy zagrali w minimum 5 turniejach z 8, to będą mogli być brani pod uwagę w losowaniu na roczne konta premium na Czescomie. Tak. Ale to i to myślę, że od tego zaczniemy nasze afterparty, ale to za dosłownie minutkę, dwie. Nie odchodźcie od odbiorników, tylko nastawcie się na więcej dobrej zabawy. Także do zobaczenia za chwilkę.